Dobra, co się działo? Labo. Sprawa wygląda tak, że Yellow podrzucił dowody na mnie podczas tego ostatniego zlecenia na tą Kassandrę. Czy jest kurwa? Tak, bo się przyznał nawet w SMS-ie. Sprawa wygląda tak, że policja mnie zawinęła w momencie, jak David, my uciekaliśmy. Weź ten pistolet, bo ci kurwa zaraz wykręcę i łeb ci strzelę. O! Nie dasz rady, prawdopodobnie ze swoimi umiejętnościami. Nie, dobrze, szanujmy się, w samochodzie. Gdzie będziemy nożować swoich jak David, my tam... Jak my David ten, nas złapała policja, to przedstawili mi wszystkie dowody i zatrzymali mnie na 24 godziny. Mm-hmm. Bo byłem tam podejrzany, przedstawili mi te dowody, co i jak. Policja, kurwa? No. To ja wam powiem, gdzie jest Dia. Mam zdjęcie od Yellowa. Jednego amatora mniej. I widzę na zdjęciu Dia z podrżniętym gardłem. O kurwa. Jest dużo krwi. Thanks. Jest... Kubek lodów bananowych z UW. I jest nóż. Panowie, jeżeli policja miała Dia i wiadomo, że Nelson jest kurwą, która robi wszystkie śledztwa, to ja dzisiaj proponuję zrobić mały kurwa rozlew. Nie może być tak, że policjant sobie bierze kogoś z zakrzotu, przepytuje, a potem go wypierdala na ulicę. Zacznij Nelsona! Wiesz co, Diego, przecież, kurwa mać, oni muszą wiedzieć, że jeżeli chcą kogoś przesłuchać z zakrzotu, to oni ryzykują swoim życiem, a nie, że weźmy sobie, kurwa, Dię, przepytajmy go, przetorturujmy go i go wyjmiemy. Dobra, bo Yellow mówi, że mają już prototyp. Czego prototyp? Nie wiem. Prototyp. To jest tylko, że problem jest taki, że będziemy okradać kogoś z rządu. Jest to problematyczna sytuacja. O kurwa! Co? Ty, wiecie skąd my to będziemy wykradać? Z Humana, kurwa. Human jest mocno broniony, załatwimy coś ekstremalnego. Fuck! Leć na tego Humana. To jest rządówka, kurwa. No ale to jak na Humana jedziemy, to bez Labo. No beze mnie. Żeby nie było, że kurwa policja, wiesz, jak będzie widziała, policja, że stoi w jednym miejscu bez Labo, to przyjadę sprawdzić to. No właśnie. O kurwa. Ty, o kurwa, pa, Yellow. Dzień dobry. Hello. Okej, myślałem, że policyjna. Witaj, Erwinie. Cel Human Labs. Odbierz prototyp i wróć do mnie. O kurwa. Przyjął. Przygotowaliśmy bandaże, bronię, amunicję oraz prywatnego buzarda w pełni uzbrojonego. Przyda się na pewno. Eurobudzi czapka w pierwszym slocie. Żeby ją założyć, z czego szybko. Dobra, jest pierwszą z większego. Dobra. Swoją część wziąłem. Bandaże Pipo Pog! Ej, dobra, tutaj można zrobić giga setup. Zrobimy tak. O mój Boże, mam wszystko. Mama, przeładujcie sobie od razu. Tak. Mam skopa. A, bo ja mam dwa teraz kałachy. Tylko się nie pokaleć, kurwa. Mam pytanie. Czy ja znajdę prototyp gdzieś w jakimś pokoju, czy przy kimś, czy ja, bo ja nawet nie wiem czego szukać konkretnie. Czy ciebie jest prototyp, jakimś narzędziem, czymś, jakimś samochodem? Możliwe, że przy ich doktorach informatykach. Skład obok będzie wam pomagał. No jeszcze pytanie na osobności, jak można. Mam pytanie co do zdjęcia, które mi wysłałeś. Kto jest na zdjęciu? Wysłałeś jednego amatora mniej. Kim jest amator? Nie zapytam, czy to Dia, bo wtedy jest łatwo powiedzieć tak lub nie. S? Widzicie czat? Aaaa, tak, tak. Dajesz pytanie otwarte. Kim jest? Siałem chaos, to nie Dia. Okej. Okay. Tyle mi wystarczy. Dobrze, wszystkie informacje są jasne.
Dobrze, to w takim razie wrócę tutaj z prototypem. Oczekuj na mnie, żółty. Pan Ginier. Cześć, to jest już ten akacz zamieniony, tak. Kurwa, poggers. Dobra. To dokąd idziemy? Ty, no chyba już na Pumana, czy nie? Chyba tak. No to go! Góra, czy... Ej, idziemy góra, czy idziemy dołem? Miałem wziął do prawej tutaj. Ja chodź do prawej, do prawej, do prawej. No, 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 no. Lepsze... Patrz tylko góra lewa, patrz góra lewa. Git? Ej! Chodź tu górą, no, 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 dawaj górę, dawaj górę. Góra clear. Clear, clear, widzę, nie widzę nic. Przejdźmy się tędy cały czas, zobaczymy czy coś jest na dachach. Chodzę tutaj. Kurwa, nie za zero! Dobra, 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 nie za zero. Nie za zero! Jezus Maria. Kurwa, to nasi! Oni napisają do nas? To nasz! Nie, oni nam oznaczają. A! Chyba nie wiem, no. Kogoś rozdałem, przecież miałem z góry za. Czekaj, chodźcie, chodźcie. A te flary, te flary. Ja się pytam, czy te flary też mam oznaczać? Coś tu leży? Czy mam wejść do środka, bo obstawiam, że będziemy musieli przepuszować środek. Finalnie. To jest wskazanie, gdzie ma... Jezu, Yellow jest takim zamulatorem. Dobra, a to może lećmy po prostu na ten środek, to? Dobra, dobra, no. Weźmy na środek, weźmy na środek. Lećmy do dołu, do prawej i wchodzimy po prostu. Dobra. Wydaje, że flary są dla helikoptera. Możliwe, no, 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 no. Oj, te dyskusyjne kurwa drzwi. Czemu są zamknięte? O, otwieram. Dobra, wejdźmy, wejdźmy. Skrzynką tam była. O kurwa! Te, co jest kurwa? Kamperzy. O kurwa! Kuj, pomóż mi! Zajeb! Zajeb ich wszystkich! Ała, kurwa! Zapierdolę szmaty! Kurwa! No, oj, oj, oj! David! Co? Wytrzesz mnie w ich krew? Tego, który padł? Chodź! Będę wyglądał jak weteran! Jest z lekka pojebane, wiesz, ale osób. Dawaj! Poderżnij mu gardło! Uuuu! Czekaj. Dobrze. Rozetnij. Rozetnij. Dobrze. Dobra, chodź, 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 chodź. A, bo to dla klimatu, dla klimatu, dla klimatu. Cie kurwa. Celujesz w łeb i lecisz. Czekaj, wyskoczę. Double fire. Biegłem pod celownik, taki double fire. Kurwa, Ronaldo ma plan. Czekaj, kamzę założę. Jeszcze jest. Dobra. Jeszcze stoi, uważaj. A! Uważaj, kuj!
Kim ty kurwa jesteś? O Jezusku, a było. Dobrze. Było. To ty, kurwa! O nie, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj! Ochroniasz miał sobie... Ja pierdolę, skąd on zginął? Czekam. A dobra, no kurwa! A no to nie ja w takim razie. Myślałem, kurwa, że ty jesteś tym chłopem, dlatego do ciebie strzeliłem. Do kurwa. Dobra, kit, ja pierdolę. Lecimy we dwójkę. Odpierdolimy speed, okażemy mu to zostać. Ty i ja, brat. Kurwa, ty robiłeś humana jeszcze? O kurwa. A Jezusku, o Jezus, powiem ci, że kierownica normalnie. Ej, to chyba nie do przebicia. Szczęście mój aim, kurwa. I ja pierdolę. O mój Boże, dobra. No ewidentnie teraz to troszeczkę HP moment. Troszeczkę. Ale te bandaże kurwa nic nie dają, widzowie. Uważaj! Zakładam kamzę. Nie bój się. Żej pomogł. No oni strzelają. O, jasne. Kurwa, kuj! Ten kuj jest taki creepy. Chat, powiedzmy sobie szczerze, za dobrze szło. Za dobrze szło. Nie wiem, czy to pozwolone, mam bandaże, więc... No to tak, no chyba bandaże są, jakby wiesz, w dwie strony, nie? Thanks. Szybko. I'm glad you came along. Siema. Ja bandaże szybki. A ten chłop po lewej? Chłop po lewej, ej, czerwony chłop. Ręce podnosisz, kurwa, w tym momencie, ręce podnosisz. Masz linę albo coś, żeby go zakuć? Nie, zakuwaj, nie mam. Proszę. Ona się tam z przodu. Kilkenli? O kurwa, ła. Kilka. O tu się kurwa, ci krzywdę. Kurwa, to ten kierowca jebany, już jak drze na mnie mordę, to już wiem, kto to jest. Gdzie medyk? Był tu. I nie pilnujesz go, kurwo? Kurwa, co ja? No co ja? Był tu. Nie no, kurwa, był tu. Gdzie medyk? Chodź do tego gościa. Chodź, gdzie jest medyk? Tego gościa, bo... A ty go masz? A dobra, to ty go masz. Chodź tu, chodź. Dobra. Jezus, dobra, jest. David go wziął. No wziął go David. Cały czas tu był. Dobra, kucał. On kurwa kucał. Dobra, jesteśmy botami jebnymi. Dobra, nieważne. Dobra, zaczęliśmy jebnymi. Dobra, zaczęliśmy. Dobra. Hejka. Proszę, zostawcie mnie. Daj mi raz, to tam. Jaki mi raz? Posłuchaj. Nie, proszę, powiesz nam proszę. Teraz o prototypie. Teraz się przeszukam. Ja nic nie wiem. Obstawiajcie teren. Proszę, ja mam rodzinę i dzieci. Zabezpieczona metalowa skrzynka. Nie zabieraj tego, proszę. Notatka. Nie.
Co ciebie to interesuje? Nawet ja to on ma dzieci! Dalej będę nosił dres byku. Wiesz jak jest. Stres nieustannie jeden lek. Robić pieniądz cały dzień, wszystko dla rodziny. Posłuchajcie panowie, mamy to po co przyszliśmy. Ale ja mam jeszcze jedną rzecz, po którą przyszedłem. Idziemy kurwa laboś. Idziemy. Proszę, zostaw mnie. Czy to będzie nowa ofiara? Nie, żadna ofiara, zrobię co chcecie, zrobię co chcecie. Ofiara na tacę je łapie w zakonie. Nie. Chcesz maczetę? Moi ochroniarzy. Dobra, wracamy do szefa, do Yellowa. Błagam, nie róbcie niczym. A, i to mamy już wspomniane do psa. Dobra, teraz musimy im spierdolić. Zaufajcie mi. Dobra, spokojnie. Jezu, Yellow się pruje. Nie mam zasięgu. Dobrze, więc tak, Alonso. No bo kurwa tak się nazywa ten labuś. Tak, tak na imię. Huch, kurwa, ty wiesz, że my mamy jakiegoś chłopa nowego w pojeździe w ogóle, Spino? Zdajesz sobie sprawę z tego? Zauważyłem, no. To co mówisz huch, jak się do niego zwracam? No jak mamy do niego mówić? Chyba na imię. No właśnie. Przepraszam. A, SMS. Trochę się obrudziłeś krwią. O kurwa. Kot QR! Tak tylko, widzę. Chcesz to będzie dobrać. Ty strona! Wpisz hasło! O kurwa! Strona z hasłem! Yellow Corp is awaiting you! O kurwa! 3-3-2-1. Witam. Nie. Jakie hasło muszę wpisać? Ty wiesz gdzie? Ja nic nie wiem. Nic nie wiem. Okej. Okay. Raz przyjedzie laborant. Ręka. Tajny projekt ministerstwa. Odetnij mu tą kurwa rękę! Thanks. Nie mogę ignorować, co robi ministerstwo. Co to było? Chodź, chodź, Sabuś, chodź. Labo! Posłuchaj. Posłuchaj mnie. Potrzebuję cię przez kolejne dni. Abyś był moim katem. Będzie krwawo. I zaczniemy od tego pierdolonego naukowca. Ale na moich zasadach. Jakich? Teraz to ty ustanawiasz zasady Essa. Sprzątamy miejsce. Wy przewodzicie go w inne miejsce. I tam zostawiacie. Ja nie będę narażał swojego życia w tym momencie. Jakie zasady? Jeżeli chaos! Laborant będziesz mi ustanawiał zasady. Tak się nie będziemy bawić. Ustanówmy chaos. Przepytajmy naukowca, jakie jest hasło do prototypu. Potnijmy go na kawałki. I wiesz, gdzie rozłożyliśmy te kawałki? No. Na komendzie ze specjalnym listem dla Nelsona. Że jeżeli jeszcze raz porwie kogoś z zakrzotu, to za każdym razem będzie miał ciało na komendzie. I teraz będzie musiał zaryzykować, czy powiedzieć całej jednostce o tym, co robi. Czy będzie musiał się liczyć z tym, że za każdym razem... psa! Chodź. To poczekaj, spokojnie. Teraz Steel, sprząca miejsce i może... Powtórzę teraz raz, a porządnie. Hasło do prototypu. Nie znam. Powiedz mi o tym prototypie wszystko. Jest związane z kodem genetycznym. Zostało mi tylko tyle przekazane. Jakim kodem genetycznym? Kłamie. Z całą sekwencją nukleotydów. Rozerwij mu rękę, Kacie! Nie. Proste, stary, spokojnie. To wszystko wymaga przygotowania. Rynku. Trzymaj się go za ręce. Nie.
Jakie przygotowanie! Nudy! Posłuchaj mnie, kurwo! Masz ostatnie sekundy życia, żeby powiedzieć mi to, co chcę! Po głowie. A teraz... Obetnij mu nogę. Spidoty powoli sprząt. Walizkę dostarczymy do Yellowa. Niech się leje! Jak chcesz go zabrać? W pudełkach. Możemy te szuflady wyjąć stąd i do szuflad tutaj. Dawaj. Są szuflady. Pociągasz. Dobra, wyciągnijcie szuflady. Jedną rzecz trzeba zrobić. Musicie pomyśleć o jednej rzeczy. Stop, jeszcze go nie pakuj. Macie tutaj kartony z papierem. Wyłóżcie papierem ten karton, żeby krew mi w aucie nie poprzeciekała, czy wam w aucie. No to szuflady. To jest ważne. Papier, bo szuflady nie przymogą. No idź go pierwszy. O kurwa. Bierzcie go szybko. A, policja ma strzały na tłumiki teraz. Tak, musimy stąd spierdalać. Policja tu jedzie. O kurwa. Omega. A Omega to nie jest koniec? Jest Alfa i Omega, początek i koniec? Dzień dobry. Mam przy sobie walizkę oraz swoją personalną paczkę. Jeżeli masz z tym problem, możesz się odezwać do swojego szefa. Oto skrzynia. Trochę czasu zostało zmarnowane. Czy mam posprzątać po tym, aby nie było problemów? Nie. Po tym morderstwie ma być problem. Bo dowożę tą osobę na komendę. W kawałkach. Dobra, tak czy siak odezwiemy się z wynikami. Imponujesz. Dziękuję. Masz simkę szybko. Czekam na kontakt. Siema, Jezu, czat, no, okej, okay. Dzięki za tę teorię. Naprawimy furę. Z ciałem w środku. Szef Yellowa? To zawsze jakoś schowam, bierze szybko. Dobra, policja na szczęście ma... A czemu ja? Oni robią konwój teraz na komendę, ja pierdolę. Tomek... Nie, kurwa, policja nic na mnie nie ma, nie robię akcji bez maski i wszystko. Mam chyba czystą kartę, nie Tomek? Tak mi się chyba wydaje. Jezu, jestem taki głupiutki, mały. Kurwa, niech przejadą, nie wiem, i jeździł tymi... Wprowadzasz potencjalne zagrożenie, inwestuje w ciebie czas, chce z ciebie stworzyć monstrum, a ty zabijasz jakiegoś pachoła. Dobra, troszeczkę poddymione. Podoba mi się ten wątek. Masz też jakieś kamizelki kuloodporne w ogóle, bo ja nie mam nic kupionego.
Dobra, panowie, jedziemy. Ale p***a, nieważne, czekam! Człowieku! Yellow out! Okej, bro. Thanks. I'm glad you came along. Tam? Podejdź i poddaj tego policjanta. Ja wyjmę paczkę. Którego? No tego, który nie. Stoi, kurwa, na tym. Na komendzie. No. I'm glad you came along. Jasne, stary. Ręce poddaj, Czarek. Przejebiesz teraz informację do Nelsona. Kładę ci tutaj pudełko z ciałem obcej, bezbronnej osoby. Jeżeli jeszcze raz Nelson porwie kogoś za krzotu i będzie go przesłuchiwał, będzie miał za każdym razem jedno ciało w pudełku. Od teraz zaczyna się, kurwa, terror. Nie będziecie porywać ludzi z naszej grupy. Weź to ciało, przeanalizuj, jeżeli jeszcze raz ktoś będzie porwany przez Nelsona z grupy Zakrzot, będą umierali nie policjanci, nie wy, niewinni cywile. Kim ty kurwa jesteś, że podchodzisz i masz prawo podjeżdżać do naszego samochodu? Jedź. Ej, jeszcze lepiej wyszło, że Czarek, kurwa, był na miejscu. A ten, kurwa, nie ogarnął, co się dzieje! Stanął na chwilę tak... O, jakaś beta, chup z tym! Przekazali mu, kurwa, na radiu, co się dzieje, człowieku. Bo to Vigero pewnie było z tamtego pościgu i on był na innym pewnie radiu, czy coś. O, unlucky sytuacja, kurwa. Oj, się zlękłem troszeczkę. Hasło na stronie do Vigero, jak sobie ktoś pytał? Serio, zaraz sprawdzimy. I zacząłem poddawać tam. Dobrze, tak, dobrze. Pracuję nad prawdowym odezwę się Yellow Out. Ej, ciekawe czy to serio szef. Ale Omega brzmi kurwa creepy, nie? O kurwa! Mam hasło, czekaj, czekaj, mam hasło. Weź się zatrzymaj. Jak się ta strona nazywała? Mam ją na tym. O kurwa, odliczanie jest jakieś. Jest odliczanie takie, jak pisam hasło. Panowie, napisał do mnie Omega. Omega, lud. A Omega to jest po tym koniec. I to jest szef Yellowa. I ma coś. Daj znać, jak będę gotowy. Coś dla mnie. Ej, kurwa, weźcie mnie, brońcie z jakiegoś dystansu, czekaj, ja pojadę. Żeby się podzielić? Ja mam. Tylko uważaj, bo ona nie ma tłumika, dobra? Okej. I masz jeszcze ten, nie, bo ja mam drugą. Masz. Jak coś, to nie ma tłumika, pamiętaj o tym. Dasz mi, Dawid, trochę ammo też? Ja cię mogę dać trochę. A, dobra, no to niech mi dać chwilę. Daję ci seteczkę do tłumika. Dobra. Czyli ty interwisam, tak? No, ale bądźcie, czekaj, ja napisałem, że jestem gotowy, to ta, zatankuję. Czekaj, chodźcie zatankować. Zmyła się. Tak. Dzień dobry. Chudba, wszyscy piszą, co ty gadu normalnie. White! Nie, no to jest ten Omega, nie? A, dobra, to jest serio White. Myślałem, że to jest Omega. Okej. No kurwa. Czy to wszystko? Chyba tak, czekaj. Dziękuję. Whiter. A, dobra. O kurwa, co jest? Jezu, chłop był tym czasówką!
czekaj. Zjadę z trasy. Maska. O kurwa, red! Nie pierdol, że on mnie zatrudnił, kurwa! O kurwa! Trzy 803. Co jest, kurwa? Dzień dobry, Red! O kurwa! The shit just got real, kurwa! No i to mi się podoba, kurwa! Czerwony to jest chaos! A nie jak ta pizza yellowowa. A to jeszcze wiadomo. Sam wyznacz sobie współpracowników. Ja pierdolę. Jest jedna zasada, którą dzielisz z nami. Nigdy nie pozwolisz nikomu odkryć mojej tożsamości. Okej. A czy ja mogę znać tą tożsamość? Czasem tak. Co z kontaktem? Co z zapisanym kontaktem? W sensie nie wiem, że co zdjął, tylko tak ten, nie? Twój pierwszy cel! Nie ma chuja! Dobra. Na szczęście byłem odwrócony dupą, więc nie było widać koloru. Helka policyjna, stary. No właśnie też chcieliśmy to powiedzieć. My odjeżdżamy tam, w stronę autostrady. Odjedź w stronę ścieżki, bo jestem na dole. Wszyscy jesteśmy na dole, na autostradzie dosłownie, bo czekaliśmy tu. Dobra, to jadę na autostradę. Zaraz pogadamy. Ja pierdolę, ty. Ej, to jest już creepy, kurwa. Stam się kolorkiem. Vigero, jedź na paleto. Ej, nie, no ale a to jest już trochę przegina. Mój pierwszy cel. Ej, ale to teraz ja mogę być tym creepem wypisujących do ludzi na przykład. Henku. Ej, wiecie, co jest ciekawe? A to jest OC, w sensie ja tego nie wiem w grze. No to kurwa, przypał. Rozstrzelaj. No tak, tylko że ja zanim wyjmę broń, bo ta broń się chowa w samochodzie, to jest ten problem. Ała, ała. Dobra, jak mnie nie będzie widział, to będzie zajebiście. Oby.
I wiecie, co jest zajebiste, czat? W sensie to wiem o OC. Ale okazało się, że jest karta green i jest i chyba Jacusia, policjanta, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że jest green, czyli dobra osoba, yellow, dyplomatyczna osoba, a red to jest kurwa zła osoba. Czajcie? Bo yellow jest zawsze taki, idźmy na robotę, nic nie odpierdajmy. Green to jest policyjna karta, a red to jest kurwa terrorystyczna. Dobra, wszystko okej. Okay. Szybko daj na apsy. O kurwa, co ty ma? Aha, dobra, Jezus Maria, przepraszam. Myślałem, że to hejt. Ja pierdolę, czekaj. Spokojnie, na apsy, tak? Apsy bym poprosił, tak. Nie ma problemu. I equilibrium, pewnie, że tak. Kurwa, czekaj, kiedy Kubuś puchatek przede. Dzięki. A, bo on jedzie z ochroną. No dobra, to watch party. Tylko wejdę do apsów. Jak jest? Dawid strzelał do nich przed chwilą, są ustawieni dookoła sklepu, nie mamy jak wyjść. Ja jestem na dwa strzały, nie mamy kamizelek, nic nie mamy. Ręce do góry, rozłączaj się. Zakuj go któryś. Ładuj go do sytana. Tutaj za mną, zapraszam. Pod apsami kampa? Pomogę ci przejść. Pod apsami kampa? Landrynki. Kiedyś landryny, gigaczady, teraz landryny, współpraca z policją. Ja pierdolę, co kurwa cringe. O Jezus. No cóż, każdy się potrafi stoczyć, prawda? Pamiętasz, kogo ostatnio na Twitterze wzywałeś? Nelsona. No, to myślę, że z nim sobie pogadasz. To Nelson już jest taką pizdą, że najemników musi wynajmować? Policja trochę... zawsze była dość nieporadna. O, skoro wy nie jesteście z policji, mówicie o policji w trzeciej osobie, to wam trochę współczuję współpracy z policją. Nie mogę. Niektórzy mają taki akcent, że nawet jak jest modulator, to jak kurwa Fosterka bym wszędzie kurwa poznał. Po prostu po stylu mówienia, nie? To jest taki... Ja nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu tak... No mówią po prostu kurwa jak oni. No to pogadajmy sobie, no. W sensie Mateuszek, kurwa Fosterek. Dobra, już mi się... Przede wszystkim to mi powiedz, co z Dio się stało. Jeszcze się zastanawiam, czy wysłać tego GPS-a. Dia... mogę ci powiedzieć, co jest z Dio. Jeżeli masz kartę moją, to zobacz sobie Yellowa, który mi dał znać, że... pozbył się jednej osoby, czy coś takiego. I tam jest zdjęcie. Zobacz sobie. To jest dowód na to... Yellow. Tam będzie zdjęcie, gdzie? Tak, weź sobie trochę do góry. Nie ma zdjęcia. Nie ma zdjęcia. Generalnie no, sytuacja jest taka, że Yellow mi dał zdjęcie z mola, gdzie jest bardzo dużo krwi, prawdopodobnie Dia i informacja, że jednostki mniej czy coś takiego. I kto o tym wie? Ja. Ja, Carbo i... Znaczy no ogólnie no ekipa moja, bo powiedziałem, że dostałem to zdjęcie. Jednego amatora mniej. Taka była informacja. Tylko wy wiecie, że Yellow to zrobił, tak? Znaczy ja nawet nie wiem, czy to Yellow zrobił, dostałem zdjęcie, że leży Dia na jakimś stoliku i opis jednego amatora mniej. W sensie opis do zdjęcia. Jednego amatora mniej. Ale... nie wiem, jak to się stało. Dostałem to zdjęcie w ogóle o 18. Panowie, zróbmy tak. Ja wam mogę dać dwie jakieś informacje ciekawe, a w zamian za to zapomnimy o tym niehonorowym ruchu, jakim było zajebanie mnie spod apsów, mimo że mam maskę. No, to może zrobimy tak, że się przeprosimy nawzajem i zapomnimy o tym incydencie. To jakie te informacje? Słucham. No, co byście chcieli wiedzieć? No, dwie ciekawe informacje. Nie wiem, co masz mi zapodać. Sporo okay. Tych kart pewnie mógłbym wyczytać. No to spoko. To pierwsza informacja. To, że jest Yellow, to wiem. No to pierwsza ciekawostka jest taka, że na zdjęciu nie ma Dee. Tylko ktoś sfingował jego śmierć. Dowiedziałem się o tym bezpośrednio od Yellowa. I to jest jedyna informacja, bo jest dość gruba. Więc z dwóch informacji dałem jedną grubą. A to jest dosyć ważne. No, tyle.
Generalnie spotkałem się z Yellowem i zapytałem... To powiedz mi jeszcze, co to znaczy Omega. Omega? To znaczy koniec. To znaczy koniec. No, Libit się wyczerpał. Dobra. Myślę, że dowiedziałem się więcej niż przez to, komu bym tobie oddał, gdy się kodu. No i widzisz. Kto wyciągnął z ciebie informacje. Myślę, że sporo to premii, sporo możemy się... No... Mogę dać bonusową informację. Tak, to co mały haczyk, skoro... Też mogę ci dać mały haczyk. Od Omega jest, że nie możesz zdradzić, kim on jest. Mhm. To pewnie z nim współpracujesz. Nie, poznałem go, ale jeżeli wyczytałeś SMS-y, to wiesz, że... A nie, 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 tam nie ma tego. Dobra, nieważne. Słuchaj, mogę dać ci bonusową informację. Na zdjęciu jest osoba, która jest podobna do Dee. Od Yellowa wiem, że to nie jest Dee. Od innej osoby wiem, że sfingowała jego śmierć policja. Nie wiem, czy żeby kogoś sprowokować, czy żeby coś zrobić, ale... Generalnie z tą inscenizacją... Mogę ci powiedzieć, że też są dwie. No, widzę. Jedna jest udana, druga to nieudacznicy. No, jedna jest bardziej szczera, druga trochę mniej. Okej. A Nelson kręci swoje i chce ciebie żywego, żeby z tą... Nelson dostał informację ode mnie dzisiaj i to, co się teraz dzieje, sprawi, że to te informacje będą aktywowane. No, to jak już sobie bonusowo poopowiadaliśmy, to panowie, możemy zawsze zrobić odwrotnie, tak zwany reverse. Wy współpracujecie z policją dla pieniędzy, a możecie współpracować ze mną i z moją Powiedz grupą. Mi, czy potrzebujesz Nelsona na teraz na przykład? Chcesz ja? Nie, w ogóle nie. Nelson mnie... żeby tu przyjechać. Ja bym chciał porozmawiać z Nelsonem, jak mnie Nelson złapie. Panowie, jesteście dużo lepsi niż policja, co widać, kurwa, bo Nelson na mnie poluje od miesiąca. Mimo, że kurwa, no powiedzmy sobie szczerze, miał bardzo dużo okazji, ale niestety. Zresztą Nelson ma coś takiego w sobie. Na przykład złapał mnie i dał mnie dwóm kadetom, których poddałem. Potem Nelson nie może mnie złapać, nie. To wynają was. Masz zdolnych czy... kolegów, którzy ratują cię z opresji czasem, ale co ja będę mówił? Ciekawe. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No, różnie to wygląda. Dobra, przegadam to z jedną osobą ode mnie i za chwilę, sekundę do ciebie. Okej, dobra. Nie jestem sam, także muszę wysłuchać też innych. Spoko. Kurwa flara. O! O kurwa, Yellow? Przepraszam, bo trochę duszno, możemy wyjść na zewnątrz? Dzień dobry. Kurwa, ze snajperki w mordę, chłopu, zajebam. Uciekajmy stąd, Nelson ma tu GPS-a. O kurwa. Uciekaj stąd. Dobra. Długa? No ta długa i tak była bonusowa. Bo technicznie karbo ma moją, nie? A nie będę gonił za tą długą, jak wiecie, ona technicznie nie była moja, nie? Walka like! Mam ammo, nie mam długiej. Oddali mi ammo 16. A, dobra. To w razie czego statusuj. Dobra, bo ich jest 6. Watch party, widzowie? Broni nie masz, smutek. Ta, wiem, York. Jak jesteś 6, to już nie będziemy wbijać, to zrobimy watch party na apsach. Jak brat? Rozstrzelaliśmy ich, uciekliśmy. Zajebiście. Nice, ja byłem porwany. Musimy pogadać. Ale musimy pogadać... No, okłamałeś mnie. Z czym? Napisałeś mi SMS-a, że nie możesz nam pomóc, bo jesteś z Yellowem. Kurwa, ja byłem z tym takim ochroniarzem, z tym kałachem takim. Stary, Ale dostałem od ciebie SMS-a, no, że zabrały cię Kurumy i pojechałeś spotkać się z Yellowem, bo ważne spotkanie. Huch, kurwa, to ktoś napisał SMS-a w moim imieniu. Napisałem do Yellowa, czy może cię wypuścić, bo potrzebuję pilnie twojej pomocy. I Yellow mi odpisał, że nie jesteś dobra, zaaktywuję pomoc. To nie ja napisałem w takim razie.
To porywacze. Dobra. Dobra, zaraz ci powiem, zaraz ci wszystko powiem. Do pewnego momentu, jak napisałem, że będę za 3 minuty, to był mój ostatni SMS. Potem byłem porwany. Napisz do Yellowa, że jesteś już cały i zdrowy. Dobra. Przecież on to wie, bo mnie odbił. Musimy się spotkać. Dobra, mamy policyjne wigaro. Chcesz to, czy zostawić? Czy dawaj. Porzucić? Nie, dawaj, dawaj. A, gdzie się spotykamy? Na zakonie. Panowie, więc tak. Byłem na spotkaniu, to co będzie, co zrobiłem na spotkaniu, to już tam whatever, ale generalnie no przyjechała Helka, ponieważ odstrzelili na moich oczach typa, więc prawdopodobnie dlatego przyleciała Helka. I ja stwierdziłem, że zapierdolę sobie policjanta, ale on oczywiście, wiesz, odjechał, przebił mi opony, więc skampiłem się w krzaku i napisałem do Yellowa po asystę, bo ty powiedziałeś, no nie, że będziesz miał przypał, no nie? I przyjechał ochroniarz, no i generalnie ja byłem sam z ochroniarzem, jedna osoba, no nie? Jak wysiadłem z kurmy pod apsami, bo chciałem sobie odłożyć, wiesz, jakieś tam rzeczy i wziąć jeszcze ammo do długiej, to pod apsami, jak byłem w masce, poddało mnie 6 detektywów, rozumiesz? 6 detektywów. Kamizelki detektywi w ogóle. I najlepszy stop. Zawieźli mnie i powiedzieli, że oni w sumie są wynajęci, czy tam cokolwiek z policji. Oni nie pracują dla policji, oni są w innej części policji i Nelson chce się ze mną spotkać. I ja zacząłem ich wyśmiewać i mówię, wy naprawdę, kurwa, na posyłki Nelsona jesteście? Nelson mnie nie mógł, kurwa, złapać przez miesiąc, to najemników wysyłają. I powiedziałem, że jeżeli mnie nie oddadzą dla Nelsona, no bo to byłoby, kurwa, za łatwe, nie? To byłoby, kurwa, za łatwe dla niego. Powiem, że podzielę się z nimi informacjami. No i oni powiedzieli, jakimi. No i powiedziałem im o tym, że Yellow dał zdjęcie, wiesz, DI, ale że to nie jest DIA. No nie? Więc technicznie dałem im 2 info. I powiedzieli, że się zastanowią. I nagle wpierdoliła się ochrona Yellowa i mnie odbiła po prostu. Więc te SMS-y, które ty dostawałeś, to były już od porwanego, bo mi zajęli simkę. Okej, okay, dobra. Bo ja pisałem do Yellowa, nie? No. Jak policja nam wjeżdżała, ale no pisał, no stary, ja już do ciebie jechałem, to mnie, kurwa, poddało 6 typów, normalnie, wiesz, z długimi, pod apsami, a byłem w masce. Troszeczkę śmieciówka była zrobiona i pytali, stary, o DIE cały czas, więc dziwna sytuacja. Jutro dostajemy prototyp, jakiś, urządzenie, a odliczanie na stronie jest do czwartku. To są 2 kluczowe informacje. Na razie. Więc no zobaczymy, okay, co jutro dostaniemy, no nie? To najważniejsze. Chodź jeszcze, Karbo, na chwilę muszę z tobą pogadać. I'm glad you came along. To przejedziemy się, zaraz do was zadzwonimy. Będę dzwonił. Chodź, chcesz porozmawiać? Panie popierdolony. Brat, ale to jest, kurwa, tak absolutnie między nami, że, kurwa, mać. Absolutnie między nami. No, często ostatnio słyszę te słowa, wiesz? A to jest ważne. To jest między nami, ma nie wyjść z naszej rozmowy. Ale ty jesteś moim bratem. Za Słucham. Ciebie oddałbym, kurwa, życie w tej ekipie. Słucham. Mogę ci powiedzieć, co się stało na spotkaniu? No, my obserwowaliśmy to spotkanie zza drzewa. Widzieliśmy tylko, jak facet upada i ochroniarz go. Dostałem zbiera. Czerwoną maskę i kartę SIM o nazwie Red. Zostałem, kurwa, zatrudniony. Jak powiedziałem Yellowowi, że jest pizdą... wciąż pod Yellowem. Nie. Yellow jest pode mną. Jest moim asystentem. Jest moją kurwą. Wiesz, jakaś śmieszna drabinka? A wiesz, Yellow jest szefem jednej osoby, wiesz jakiej? Kurwa, Konrada. Ja mam tylko jedną delikatną prośbę. Mhm. Taka między nami, prywatna. No. Nie zabij nikogo z nas. No, pojechało cię, człowieku. A wiesz, jaki jest mój pierwszy cel? Jaki? Dia, lol. Jednego z nas po części też uważam Dia. No tak, no to dlatego ci powiedziałem. Ale stary, to w ogóle nie może wyjść. Ja ci to mówię, bo jesteś bratem i tobie mówię wszystko. Ok.